Wydawnictwo Czarne zaprasza do wysłuchania książki Waltera Tevisa Gambit Królowej. Czyta Aleksandra Popławska. Witam wszystkich. Rozpoczynamy wideorecenzję książki, audiobooka Walter Tevis Gambit Królowej. Gambit Królowej znamy stąd, że powstał o tym serial. Powstał serial, który jeszcze nie wiem jak wygląda, bo go nie oglądałem, ale wylewał mi się prawie z lodówki, kiedy ją otwierałem, gdyż wszędzie były reklamy tegoż serialu. A że jestem zwolennikiem hasła najpierw książka, potem film, więc sięgnąłem po książkę Waltera Tevisa, napisaną i wydaną w 1983 roku. Teraz mam oczywiście wznowienie z okładką z serialu i chciałem poznać, z czym to się je. Oczywiście nota wydawnicza i wszystkie opisy mówią o tym, jak sam serial, który pewnie większość z was już widziała, że jest to historia dziewczyny, która uwielbia grać w szachy, jest to jej pasja, ale ma niestety przy okazji problemy z różnymi używkami. Zainteresowany, zaintrygowany sięgłem, bo mówię sobie, zobaczymy jak po raz kolejny twórcy ekranizacji spieprzą książkę i mam wrażenie chyba po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat, a może po raz pierwszy w życiu, że serial, chociaż przyznaję, że jeszcze go nie oglądałem, będzie lepszy niż książka. Dlaczego? Bo ta książka mnie nie porwała, tak naprawdę. Oczywiście mamy tu bardzo ciekawą historię dziewczyny, która trafia do sierocińca i odkrywa szachy i szybko uczy się w nie grać i staje się mistrzynią. Przy okazji poznajemy jej perypetie życiowe, ale jest to napisane w taki sposób, że wymagający czytelnik, który lubi coś trudniejszego, przejdzie to obok niego tak po prostu. Ta książka nie zapadnie mi na pewno w pamięci. Jedyne, co mogę o niej powiedzieć tak na teraz, to to, że no obaliłem z nami treść i tyle, i co więcej. Szapoba jednak za to, że umieszczono w niej całkowicie nieraz nową dla mnie nomenklaturę, gdyż szachami się nie interesuję, chociaż umiem w nie grać, bo nauczył mnie tego mój świętej pamięci dziadek. Niestety nie mam czasu na takie rozrywki umysłowe, a szkoda właściwie, bo to jest coś dla mnie, można powiedzieć. Niestety czas nie pozwala. A tutaj, mimo że nie znałem się na zasadach, mimo że nie znałem się na tych wszystkich rozgrywkach, to rozumiałem intuicyjnie jakby te emocje, rozumiałem te sytuacje, w których znajdowali się gracze i to, jaki poziom był trudności. Więc można przekazać czasami wiedzę, o której nie wiemy w taki sposób, że mimo iż nie rozumiemy pewnych nazw, pewnych liczb, pewnych ruchów, potrafimy się w tym odnaleźć i to jest bardzo ciekawe, bo szachy są najważniejsze dla naszej bohaterki. Wszystko poza nimi ma mniejsze znaczenie i skupia się na nich całościowo, co doprowadza ją do wielkiego finału, który jest mega przewidywalny. Natomiast sama końcówka książki mnie osobiście rozczarowała, bo daje nadzieję na kontynuację, daje nadzieję na to, że będzie kolejna część, ale kolejnej części książki nie będzie, gdyż autorowi się zmarło rok po wydaniu tej książki, także jest to, jakby nie patrzeć, zamknięta historia, chociaż wydaje mi się, że autor mógł tam dopisać, co było dalej, taki finał, takie zamknięcie, taka klamra kończąca tą całą historię, która zakończyła się, mimo że w przewidywalny sposób, to jednak dosyć epicko. I dlatego warto sięgnąć po tę książkę. Nie wiem, czy na mój odbiór tego audiobooka miała wpływ lektorka, tu przypomnę Aleksandra Popławska, ponieważ dla mnie ta książka była czytana bardziej jak bajka dla dziecka na dobranoc, niż jak poważna książka dla poważnych dorosłych ludzi. Ale może o to chodziło w zamyśle tworzenia tego audiobooka, gdyż tak samo jak ten serial okrzyknięty, że to serial dla wszystkich, tak samo może ten audiobook ma być dla wszystkich. Każdy się w nim odnajdzie, każdy znajdzie coś dla siebie, każdego to zainteresuje. Ale pozytywne jest to, że pani Aleksandra czyta w taki sposób, że momentami przestała mi przeszkadzać. Naprawdę, już nie odbierałem jej głosu jako głos, że czyta mi to lektorka, tylko byłem w tej historii i cały czas czekałem na to, co będzie dalej. A dlaczego czekałem na to, co będzie dalej? Bo do połowy ta książka jest naprawdę ciekawa, dosyć wciąga i daje apetyt na więcej, tylko nie ma tego więcej później. Wszystko jest potem takie oczywiste, takie prawie że płaskie, takie
Nie ma żadnych cliffhangerów, a na początku są i to bardzo ciekawe momenty i motywy, mimo że to jest taka bardziej powieść jakby obyczajowa, można nawet powiedzieć. I zabrakło tego sznytu. Jest ten wielki finał, ale było wiadomo, że on nastąpi, było wiadomo, że będzie wyglądać tak dokładnie, jak wyglądało. Ja powiem od siebie i może część odbiorców tego serialu, albo nie, serialu to nie, ale książki będzie się śmiała, ale mi ta historia przypomina Rockiego. Rockiego, który na przykład walczył w ringu i przegrał z kimś, a potem ten ktoś go trenował, żeby Rocky mógł wygrać z jeszcze kimś silniejszym. I tak to się piło w górę i w górę te właśnie takie zmiany personalne, że kto był twoim wrogiem, teraz cię trenuje, żeby pokazać ci, że byłeś dobry, ale miałeś chwilę słabości i ja ci pokażę, gdzie one były. Czy mogę polecić tę książkę? No cóż, jeżeli ktoś ten serial oglądał i chciałby poznać bebechy, czyli pierwowzór, czyli książkę, to tak. Jeżeli ktoś się spodziewa mega fajerwerków, to nie. Jeżeli ktoś lubi powieści obyczajowe, lekkie, łatwe i przyjemne, które są na dwa wieczory, to tak. A jeżeli ktoś woli coś bardziej wymagającego, to nie. Jak dla mnie, to wymęczyłem tego audiobooka. Tak jak powiedziałem, do 6 godziny szło jak spłatka, byłem zaaferowany, chciałem więcej, a potem męczyłem i słuchałem, naprawdę dawkowałem to sobie, bo mówię, może teraz w końcu coś będzie ciekawego, może teraz, no i do końca już dotrzymałem, bo wiedziałem, że będzie ten wielki finał, który nastąpił i trochę zawód i rozczarowanie końcówką. Mimo wszystko dosyć ciekawa historia, bo pokazuje pasję, pokazuje to, że czasami nie trzeba się podkładać innym ludziom, którzy sugerują nas, że zrób coś dla nas, a my otworzymy ci drzwi do pewnych możliwości. Tylko swoimi siłami można gdzieś dotrzeć, można coś zrobić i na sam koniec pokazać komuś wielkiego fuck-offa, który mówi, że swoją pracą to zrobiłem i nie potrzebowałem waszej pomocy. Bo tak się dzieje w tej książce, jak również jest tam pewne zabarwienie wojenno-polityczne i jest to powiedziane między wierszami, ale właśnie o to chodziło. Ja podziwiam bardzo specjalistów, którzy przy tej książce pracowali, bo tak jak mówię, gra w szachy jest grą mega trudną, mega skomplikowaną i wymagającą takiego myślenia w przód, bycia wręcz wizjonerem, co będzie dalej, że to, co udało się w tej książce, czego ja nie widzę, ale widzą ci mistrzowie szachowi, którzy są pełni podziwu, no to szapoba, bo można było napisać tę książkę, po prostu grała w szachy, zrobiła taką i taką obronę sycylijską, dała gońca na, nie wiem, G2 i to wszystko. Nie, tam było wszystko ułożone i to jest podobna sytuacja, kiedy ktoś napisałby książkę o gitarzyście, którą ja bym doskonale rozumiał, znając rozmiary strun, rozmiary kostek, strojenia i nie wiem, frażolety i łapanie akordów różnych. Tak samo tu ci, którzy siedzą w tym jak ryba w wodzie, doskonale tę książkę zrozumieją, co nadaje jej większej wartości, ale jeśli jako patrzeć na to jako na historię po prostu, no to nie jest ona wybitna, na pewno. Ja mówię, 4 na 10 to jest maksymalnie, co mogę dać, bo to było trochę jak opera mydlana, powiem szczerze. No było trochę w tym dramatu, było trochę w tym radości, było trochę zwycięstw, trochę porażek, ale nie było czegoś, co sprawiłobym, żebym powiedział, ta książka jest wybitna, genialna, bardzo dobra, polecam ją całościowo, nie. Każdy musi podjąć sam decyzję, ale myślę, że ci, którzy widzieli serial, ci, którym ten serial się spodobał, na pewno będą chcieli sięgnąć po audiobooka, bo niedawno został wydany. I ja właśnie sięgnąłem z ciekawości, bo mówię, serialu nie widziałem, ale zamierzam go obejrzeć i mam nadzieję, że serial po raz pierwszy przeskoczy książkę. I tym optymistycznym akcentem kończę tę wideorecenzję, a my widzimy się w następnych. Trzymajcie się, cześć. www.kornfanhead.pl Muzyka książki Transport. Czytał Robert Jarociński.